No matter how hard you try, you can't stop us now. Polska Akademia Krawaga, prewencja przed walką. Wiemy już, co robić, kiedy podchodzi do nas napastnik. Natychmiast podnosimy ręce w kierunku agresora, żeby dał do zrozumienia, że nie chcemy się z nim bić, nie jesteśmy agresywni, uspokajamy sytuację. Natomiast jesteśmy też z drugiej strony zabezpieczenie przed uderzeniami, przed atakiem, który padnie z nienacka. Natomiast ręka i wrotę w kierunku kamicy, jeżeli będzie się pchał, natychmiast pchamy w to miejsce. Bardzo łatwo można, jeżeli on pcha, im silniej pcha, tym mocniej to można go zniechęcić do agresji. W sumie jest to niegroźne. Jeżeli nie uderzymy za mocno, jest to niegroźne, a jest bardzo skuteczne. I ja to daję sygnał, że z nami nie ma żadu. Ręce są ustawione w ten sposób. Gdybym uderzał w matę, to by było to, tak? Znaczy, jak robicie pompki na palcach, to jest to. Jesteśmy w stanie utrzymać 70 kg ciała, czyli moją wagę. I tak samo tutaj jesteśmy w stanie utrzymać nawet facet, który ma 100 kg. Wiesz już, jak wygrywać, wykorzystaj to.